Malediwy, Grecja. Skąd ona ma na to wszystko kasę? Wcale nie trzeba mieć bogatego chłopaka czy rodziców milionerów, żeby podróżować. Po co wydawać na wakacje mnóstwo pieniędzy, skoro możemy mieć to wszystko za o wiele, wiele mniej? Pierwsza zasada wydaje się najbardziej oczywista, ale jest też najczęściej zapominana. A mianowicie dobre przygotowanie przed podróżą i policzenie wszystkich kosztów związanych z wakacjami. Zacznijmy od kosztu przelotu. To nic, że znajdziemy bilet lotniczy na przykład do Oslo za 50 zł, jak dojazd z lotniska do miasta kosztuje ponad dwa razy tyle. Czyli koniec końców, zamiast zaoszczędzić, dołożymy. Warto również rozważyć, czy koszt przelotu tanią linią będzie faktycznie tani, jeśli doliczymy do niego koszt bagażu nadawanego. Ja się nigdy do tej walizki nie spakuję. W tanich liniach w cenie biletu mamy tylko bagaż podręczny, którego wymiary to około 55 cm wysokości, 40 szerokości i 20 głębokości. Za dużą walizkę trzeba słono zapłacić, nawet 300 zł w dwie strony. Kolejną ważną kwestią jest transfer z i na lotnisko. Taksi! Na przykład jedno z paryskich lotnisk dla tanich linii znajduje się ponad 100 km za miastem. Autobusy na lotnisko kursują kilka razy dziennie. Jeśli spóźnimy się na taki autobus, za taksówkę będzie trzeba zapłacić około 150 euro, czyli około 650 zł. Jeśli chcemy uniknąć zawyżonych cen i tłumów, warto rozważyć wakacje poza najbardziej obleganymi terminami. Na południu Włoch czy Hiszpanii nawet w październiku temperatura potrafi sięgać powyżej 30 stopni Celsjusza. A na Wyspach Kanaryjskich czy w krajach Bliskiego Wschodu już w marcu możemy poczuć wakacyjną pogodę. Niezależnie dokąd i kiedy chcemy wybrać się w podróż, na biletach lotniczych możemy zaoszczędzić naprawdę dużo. Przede wszystkim uważaj na ciasteczka. Strony internetowe, które przeglądasz, śledzą w przeglądarce, czego szukałeś w przeszłości i dostosowują do tego podsuwane ci ceny na twoją niekorzyść. Upewnij się więc, że działasz w trybie incognito lub chociaż wyczyść cookies, nim wejdziesz w wyszukiwarki lotów. Używaj też VPN. Ceny w internecie mogą się też różnić w zależności skąd bukujesz lot. Używając na komputerze systemu VPN, wirtualnie zmieniasz kraj, przez co tworzysz pozory, że rezerwujesz bilet z innego miejsca. Ceny oferowane przez przewoźników są znacznie wyższe dla Europejczyków czy Amerykanów niż dla Egipcjan, Tajów czy Boliwijczyków. Przy użyciu tej sztuczki możesz zaoszczędzić od 50 do 300 euro na lotach długodystansowych. Unikaj też lotów w weekendy. Najtańsze bilety samolotowe są na rejsy od poniedziałku do czwartku. Jeśli za same bilety zapłaciliśmy grosze, to jak teraz zaoszczędzić na noclegu? Żeby płacić mniej za nocleg, warto postawić na hostel. Nie dość, że łóżko kosztuje tam kilka euro za noc, to hostele często zlokalizowane są blisko centrów miast i często oferują darmowe jedzenie, od którego dobrze zacząć dzień. W hostelu możesz także poznać wiele ciekawych osób z całego świata, które poszerzą dodatkowo twoje horyzonty. Za nocleg podczas wakacji możemy wcale nie płacić i spać u kogoś za darmo na przysłowiowej kanapie. Couchsurfing to internetowa społeczność zrzeszająca ludzi z całego świata, którzy oferują u siebie darmowy nocleg. Co ważne, osoby, które korzystają z bezpłatnych noclegów, nie muszą udostępniać swojego mieszkania, żeby się odwdzięczyć. Spanie u obcej osoby może być niekomfortowe, ale my sami decydujemy, u kogo śpimy lub kogo wpuszczamy do domu na podstawie komentarzy innych użytkowników. Ja idę spać, dziękuję, dobranoc. Kolejna ważna rzecz w tanim podróżowaniu to zakumplowanie się z lokalsami. Jakiś problem? W sumie to głodny jestem. To chodź, ziomuś, pokażę ci, gdzie szamiemy dobrego kebsa. Lokalni mieszkańcy wiedzą, co jest u nich najtańsze. Pokażą targ z tanim jedzeniem, a także miejsca i wydarzenia, o których nie wspominają przewodniki. Poza tym zyskasz wspomnienia, jakimi nie pochwali się nikt inny. Wybierając się za granicę, a szczególnie do krajów nienależących do Unii Europejskiej, warto sprawdzić koszty leczenia.
taniej nas wyjdzie kupić ubezpieczenie za 50 zł, niż w razie wypadku czy choroby wydać z własnej kieszeni krocie na leczenie za granicą. Koszt spędzenia jednej doby w szpitalu w Dubaju to około 2700 zł. Złamanie nogi we Włoszech może nas kosztować około 70 tysięcy zł, a transport medyczny z Egiptu do Polski nawet ponad 100 tysięcy zł. Na miejscu warto jest też kupić kartę SIM miejscowego operatora, bo rozmowy telefoniczne z naszymi bliskimi w kraju mogą okazać się bardzo drogie, a jeszcze droższe może okazać się korzystanie z internetu. Rachunek za telefon na kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych również będzie wliczał się w koszt Twojego wyjazdu. Jeśli nie masz sprecyzowanego, wymarzonego kierunku podróży, a chcesz sporo zaoszczędzić, możesz spróbować szczęścia tam, gdzie inni mieli dużo pecha. Wiele osób wykupuje w czasy, na które później z różnych względów nie mogą jechać. Więc muszą sprzedać się po dość dużej obniżce, żeby uzyskać choć część włożonej kasy. W takich przypadkach cena często okazuje się być nawet o 50% niższa od ofert, jakie w tym czasie można znaleźć w biurach podróży. Aby wyłapać takie okazje, śledź serwisy z ogłoszeniami i grupy na Facebooku, na przykład Sprzedam w czas. Więcej odnośnie taniego podróżowania przeczytasz w najnowszym numerze CKM, a w komentarzu napisz, jaki jest Twój wymarzony kierunek wakacji.